Strzebieszowicach zorganizowana została druga edycja biegu po Bańkę Mleka i Byczy Róg. Organizatorem był klub lekkoatletyczny Ziemia Kłodzka we współpracy z gminą Lądek-Zdrój i sołectwem Trzebieszowice. Na starcie stanęło blisko 300 zawodników. Idea powstania biegu powstała 2 lata temu. W ubiegłym roku była pierwsza edycja biegu po Bańkę Mleka. W tym roku dołożyliśmy półmaraton, bieg po Byczy Róg i jest to związane głównie z nazwą gór, po których odbywa się bieg, czyli to jest pasmo Krowiarek, które słynie z chowu bydła mięsnego. No, na pewno zawodnicy też na trasie te krowy spotkają. W ubiegłym roku ruszyliśmy z jednym biegiem 10-kilometrowym, po czym po pozytywnych opiniach, po namowach zawodników, którzy też mówili, że przydałoby się półmaraton i samo wbiegnięcie na Skowronią Górę wydało nam się też bardzo atrakcyjne, bo jest to przepiękna góra, trochę zapomniana przez turystów, myślę, że teraz ją jeszcze bardziej rozpropagujemy. Trasa typowa górska, anglosaska, dużo podbiegu, zbiegu, dzisiaj mamy dodatkowo błoto. Więc na pewno ciekawa, szczególnie półmaraton, myślę, że da się mocno we znaki uczestników, z czego będą bardzo zadowoleni. Bardzo fajna, szybka, błotnista, po tych odbliżach, po deszczach były takie miejsca, że lodowisko na tym błocie, ale generalnie bardzo fajna, widokowa, fajna trasa. Trasa běžel jsem poprvé a byla opravdu nádherná. Bylo to nahoru pozvolný a pak to bylo krásně takový zvlnitý, takže ta trasa měla všechno, měla tam kopce i seběhy a byla technicky hodně náročná, ale krásná, moc pěkná. Krásný běh a krásná paměť, krásná památka, což je moc pěkný, krásný závod. Švětná trasa, švětně poprovázaná. Wymagająca była poprowadzona po dosyć sporych podbiegach, szczególnie początek dawał w kość. Co dalej do trasy, było błota, tak, było dużo błota. Ja jestem zadowolony z tej trasy, ponieważ lubię takie przewyższenia, lubię biegać po górach. Warunki, można powiedzieć, trudne, a wiadomo, im trudniej, tym lepiej dla gdzieś tam troszkę bardziej wprawionych biegaczy. Także co do trasy, jak najbardziej na plus. Można było zobaczyć troszkę widoków, troszkę było można wbiec w las, poczuć tej natury. Tu z kolegami, jak biegliśmy, mogę powiedzieć, że przybiegła przed nami sarna, więc tak, tutaj to obcowanie z naturą w lesie, super, super, super trasa moim zdaniem. Trasa fantastyczna. Takie nieznane tereny całkowicie. No ja przyjechałem tutaj tydzień temu, żeby zobaczyć tą trasę, dlatego dzisiaj z przyjemnością tu wróciłem i wrócę na pewno za rok, bo ta trasa jest trochę zdradliwa, bo tych przewyższeń trochę jest, ale to nie są jakieś strome góry, tylko te podbiegi się bardzo długo ciągną, nie? I jest to zdradliwe. Dzisiaj dodatkowo mamy jarmark, również wielkanocny, przygotowany przez uczniów szkoły podstawowej, więc to jest impreza, którą mieszkańcy żyją i zapraszają w sumie, żeby przyjeżdżać tutaj częściej do Trzebieszowic, bo to jest piękna miejscowość z bardzo ładną historią, z pięknymi terenami do biegania. Rozpoczynamy ten sezon biegów górskich na Ziemi Kłodzkiej. W tym roku dodatkowo nasz bieg inauguruje cykl Grand Prix Ziemi Kłodzkiej w biegach górskich. To jest cykl 5 biegów, gdzie zawodnicy zdobywają punkty. Rozpoczyna się u nas, następny bieg będzie w Goworowie, Parszywa 13, później biegi śnieżnickie, półmaraton śnieżnicki, Zdrowa Dycha, Zdrowa Piątka w Polanicy Zdroju. I zakończenie w Jodłowie, bieg na 10 km wilczy pęd na Trójmorski Bierut.